w filmie takim nietypowym. Kiedyś już był podobny film na moim kanale. To była moja kolekcja świec. Tym razem nie będzie to cała kolekcja. Jeszcze mam trochę w zanadrzu różnych innych, ale chciałam Wam tutaj pokazać świece, które naprawdę bardzo lubię palić w jesienne albo zimowe, czasami świąteczne, na przykład wieczory, nawet przy kolacji wigilijnej. Jest taka jedna świeca, którą właśnie lubię zapalać w okresie już świątecznym. I do tego właśnie najlepiej się nadaje. Są tutaj trzy firmy, tak się złożyło. Yankee Candle, Kringle i Woodwick. Także o tych trzech pokrótce postaram się opowiedzieć, przedstawić je. Zacznę może od Yankee Candle, takiego słoika ciasteczkowego, zapachu ciasteczkowego. To jest Snowflake Cookie. To już jest już mój kolejny słoik. Wypaliłam chyba z 5 dużych. Nawet ostatnio skończyłam dużą świecę Snowflake Cookie. I to jest dokładnie zapach lukrowanych ciasteczek, takich maślano-korzenno-lukrowanych ciasteczek. Drapiący w gardło słodki zapach. Tu trzeba lubić słodkości, bo to jest wręcz bomba, bomba po prostu kaloryczna. Tak skomasowany i skondensowany zapach właśnie takich świątecznych ciasteczek polukrowanych, że dla niektórych może być nie do przejścia. Ta świeca ma dość dużą moc też, więc jeżeli chcecie ją sobie kupić, to radziłabym ją palić w takich większych pomieszczeniach. Chyba że bardzo lubicie ten słodki zapach, często wietrzycie, to ok, ale mówię, że to jest ciężki kaliber słodkości. Ok, kolejny niech będzie Kringle Candle, niech będzie płodozmian. Raz taka, raz taka. Też to już jest mój kolejny słoik, wypalony też, no, mniej niż połowa została. I to jest zapach gorącej czekolady. Przepiękny zapach gorącej czekolady, aczkolwiek, uwaga, uwaga, mój mąż stwierdził parokrotnie, jemu się to kojarzy ze skarpetkami. Nie pytajcie, jak go palę, gdzieś skarpetki są porzucone, tak mówi do mnie. A ja mówię, chyba na głowę upadłeś. To jest najpiękniejszy zapach gorącej czekolady, jaki ja znam. Nie wiem, dlaczego ma takie skojarzenie. Ja absolutnie nie czuję żadnych skarpet w tym zapachu. To jest po prostu profanacja z jego strony. No świetny, taki rozgrzewający zapach. Moim zdaniem bardzo wiernie oddana właśnie gorąca czekolada albo kakao, jak kto woli. Ale też dla wielbicieli słodkości, chociaż to już nie jest taki ciężki kaliber słodkości jak Snowflake Cookie na przykład. Zapach też jest intensywny, muszę dodać. Kolejny to nie wiem czy dostępny, słuchajcie. Mi się wydaje, że może nie być dostępny. Ja swego czasu też polowałam na niego. I to też jest kolejny słoik, nowy akurat tu Wam pokazuję. Whoopie Pie z Yankee Candle. W ogóle cudowna etykieta też. A w środku to jest zapach brownie. Słuchajcie, jak to czuć, brownie z taką śmietanką, jak jest na tym zdjęciu. Ja co prawda tego Whoopie Pie nigdy nie jadłam, ale potrafię sobie wąchając ten słoik, ten zapach, zwizualizować, może nie do końca zwizualizować, ale poczuć wręcz smak tego ciastka w ustach. Po prostu to jest takie mokre ciasto czekoladowe z chmurką ze śmietany, z takiej bitej śmietany. Kurczę, to jest tak intensywne. Wiecie, o, wiem do czego mogę to porównać, do czegoś co my znamy mniej więcej. Jak się robi masę na murzynka, to rozpuszczamy masło, cukier, kakao, tam trochę wody, coś tam, to wszystko mieszamy i to jest takie gęste, takie czekoladowe, takie wiecie, konkret. I to jest właśnie coś takiego. To jest właśnie ten zapach. Taki gryzący znowu, ale czekoladowy. Takiej gęstej czekolady, takiej przelewającej się z tej łyżki. Sprawdzamy gęstość i ona się tak przelewa. Apetyczny, apetyczny zapach. Kolejny, to też nie wiem, czy dostępny jeszcze, Kringle Candle Pumpkin Latte. Ten zapach bardzo lubię palić jesienią. Też już widzicie, że no jest troszkę wypalony. Przepraszam, że te słoiczki przybrudzone, no ale no, nie zawsze mam czas doczyścić.
staram się jak mogę, ale nie zawsze mam czas. Po prostu, wiecie, ja się cieszę paleniem tych świec i zapachem. I to wszystko. I to jest zapach dokładnie taki pumpkin spice latte, jak ze Starbucksa. Słuchajcie, to jest mniej więcej taki zapach. I dynia bardzo mocno wyczuwalna i taka kremowa, mrożona kawa. Jak wiecie, są te gotowce takie mrożone kawy, to to jest coś takiego zmieszane z przyprawami i z dynią. Rozgrzewający, jesienny zapach, idealny właśnie na takie wieczory, żeby się tam gdzieś pod kocem zaszyć i korzystać z życia. Kolejny to Yankee Candle, też już kolejny zapach, który będę zużywać dopiero. Chocolate Layer Cake, czyli taki tort czekoladowy. No, etykieta też jest dość wymowna. To są jeszcze stare etykiety, teraz są nowe, już nie tak ładne. Niestety mi się tak nie podobają, ale mam jeszcze te stare. Nówka sztuka nieśmigana. No, zapach takiego czekoladowego tortu, przyprószonego jeszcze kakao u góry. Wiecie, o co chodzi? Taki troszkę pudrowy, troszkę słodki. Ten na przykład Whoopie Pie jest taki bardziej wilgotny, jak wilgotne ciasto czekoladowe. Ten jest właśnie przypudrowany kakao u góry, tak posypany. Ale z kremem dodatkowo, ale mówię, nie jest tak tak wilgotny jak tamten. Ten jest bardziej taki delikatnie pudrowy, ale tylko delikatnie i przepięknie pachnie czekoladą. Po prostu bosko, aż mi się tortu czekoladowego zawsze chce. Kolejny to troszkę zapach z innej beczki, ponieważ jest to Baby Dreams Kringle. I to jest jeden z tych zapachów czystych, takich pudrowych, takich białopiżmowych, takich pościelowych, takich ręcznikowych. To jest zapach jakiejś zasypki dla niemowląt. Stąd chyba też nazwa właśnie Baby Dreams. Też ciekawa jest etykieta. Nie wiem, czy to dokładnie zobaczycie. Chyba się da. Z takimi, nie wiem, jakieś klocki z literkami to są. Jest napis Baby Dreams. Też w ogóle bardzo lubię wygląd tych świec. One są takie klasyczne, takie eleganckie, proste. Cudowne po prostu. Kolejny to też kolejny słoik, który będę zużywać, bo jest nówka sztuka. To jest Woodwick, taki oto duży słój, Black Cherry. Te świece Woodwick mają to do siebie, że jak palimy je, bo w środku jest taki oto knot, to one tak strzelają jak drewienka w kominku. I to dodatkowo daje taki fajny klimat. I to jest wiśnia, słuchajcie, ale taka soczysta, jakbym konfiturę z wiśni, takiej dojrzałej właśnie czarnej wiśni wąchała. Jeżeli ktoś lubi zapachy owocowe, jeżeli ktoś lubi wiśnie, to będzie świetne. I też się właśnie nadaje na jesienne wieczory. Przecudowny zapach. W ogóle tak patrzę, czy tutaj jest jakiś opis tego zapachu może na opakowaniu, ale nie. Po prostu jest napisane Black Cherry Crackles as it burns. Czyli, że tak trzeszczy, strzela podczas palenia. Okej, okay. Następne to mniejsza świeca Woodwick, to jest chyba średnia świeca u nich? Chyba średnia. Sun Ripened Berries, czyli zbierane podczas w słońcu jagody. Wolne tłumaczenie. Też owocowy zapach. I też to też jest mój kolejny słoik. Nie myślcie sobie, że dopiero co, wiecie, dostałam czy tam kupiłam. Teraz akurat dostałam, bo ktoś mi je sprezentował, bo ja wcześniej już je miałam. W każdym razie bardzo przyjemny owocowy zapach, taki ciepły, otulający. Nie narzuca się za bardzo. Nie jest taki inwazyjny, jak niektóre, które pokazywałam. Okej. I teraz przejdę, moi kochani, do dwóch zapachów, które bardzo lubię w święta. Najpierw może Sugared Apple. Przepiękne. Przepiękne są jabłka w cukrze. Jakie to jest cudne. Ja przepraszam, że to tak wygląda. No, tak to wygląda. Ja nie wiem, czy jeżeli tylko znajdę, że są dostępne te zapachy, to ja umieszczę linki pod spodem. Będziecie mogli sobie kupić albo, nie wiem, popatrzeć, ile teraz kosztują. Nawet nie wiem. Mi się wydaje, że koło stówki teraz te zapachy kosztują, jak Candle duże. To jest świeży zapach, ale słodki z drugiej strony. Ale tutaj nawet ktoś, kto nie lubi słodyczy, odnajdzie się z tym zapachem w domu. Bo on ma właśnie taką świeżość, chrupkość, rześkość jabłka w
sobie, ale domieszkę właśnie cukru. Piękny zapach na święta. Serio, serio. A jeżeli chodzi o taki już konkret na święta, to nie wiem, czy jest dostępny znowu. Jeżeli będzie, to oczywiście zalinkuję. Serdecznie polecam wielbicielom pierników, słuchajcie. Jeżeli lubicie zapach pierników, jeżeli lubicie tak na maksa podkreślić wieczór wigilijny, jako atmosferę, podniosłość, uroczystość, to Gingerbread Yankee Candle będzie świetnym, świetnym, najlepszym wyborem. Ale to jest zapach bardzo mocny. To jest zapach mocarz, totalna korzenność, pierniki, ale domowa atmosfera też, otulenie, cudowny nastrój. To jest jedna z tych świec, która potrafi zrobić klimat. Taki no naprawdę cudowny, cudowny. Taki klimat ciepła domowego ogniska. Świątecznego oczywiście. Nawet podczas, nie wiem, jakichś prac w kuchni, kiedy coś tam pieczemy, gotujemy z myślą o świętach, warto sobie odpalić tę świecę, nalać lampkę czerwonego wina i od razu wszystko lepiej pójdzie. To by było na tyle, jeżeli chodzi o moje ulubione jak dotychczas, bo może za jakiś czas się to jeszcze zmieni, jeszcze jakieś dojdą, pewnie tak, na ten czas zapachy. Napiszcie, co Wy lubicie, co możecie Wy polecić, na przykład właśnie, co lubicie palić w okresie przedświątecznym albo świątecznym. Chętnie poczytam, ja myślę, że też inni widzowie chętnie poczytają. Ja dziś serdecznie dziękuję za uwagę, pozdrawiam i do zobaczenia, cześć!